W tym filmie przypomnę, co to jest składanie funkcji, a także zrobię jeden przykład odwrotny, czyli jak zapisać jedną funkcję jako złożenie innych funkcji. I teraz nie jest to zasadniczo film o składaniu funkcji, wobec tego jeżeli to pojęcie jest dla Was zupełnie nowe, to radziłbym najpierw obejrzeć filmy właśnie o składaniu funkcji na naszym portalu. A ten film jest takim przygotowaniem do stosowania reguły różniczkowania funkcji złożonej. No to jest taka bardzo ważna reguła, bardzo ważny wzór, który umożliwia obliczenie pochodnej funkcji właśnie, która jest złożeniem innych funkcji, o ile znamy pochodne tych funkcji, które składa. Dobrze, czyli zacznijmy od przypomnienia. Powiedzmy, że mamy funkcję f od x. Powiedzmy, że to jest x kwadrat plus 1. I powiedzmy, że nasza funkcja g od x to jest cosinus x. I teraz chcielibyśmy obliczyć złożenie f i g, czyli powiedzmy może w takiej kolejności. Co to jest f od g od x, tak? F od g od x. To jest złożenie g z f, czyli najpierw g, potem f. No i widzimy, że co to jest. To znaczy, prawda, w miejsce, czyli w definicji f, prawda, tutaj argumentem f nie jest x, tylko g od x. Czyli wszędzie tam, gdzie w definicji f występuje x, powinienem wstawić g od x. No, zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak, co robi f? No f bierze argument, podnosi do kwadratu i dodaje 1. No argumentem tu jest g od x, czyli powinno być tak. G od x do kwadratu dodać 1. Tak, to jest f od g od x. No i co to jest g od x? To jest cosinus x, czyli razem to będzie cosinus x, cosinus x, może tak napiszmy z tym nawiasem, do kwadratu plus 1. To może jeszcze w drugą stronę, żeby zobaczyć, przypomnieć sobie, że to nie jest wszystko jedno, czy piszemy g od f od x, czy f od g od x. Prawda? Teraz ile to będzie? Teraz z kolei tam, gdzie jest x w definicji g, musimy wstawić f od x, czyli g, co robi g? Liczy kosinus swojego argumentu, a argumentem w tym wyrażeniu, argumentem g jest f od x, czyli kosinus od f od x. No i f od x jest x kwadrat plus 1, czyli razem to będzie kosinus od x kwadrat plus 1. Prawda? I widać, że to są inne wyrażenia. No i może jeszcze taki obrazek typowy, który dobrze mieć w głowie, jak mówimy o składaniu funkcji. Więc co? Powiedzmy, że mamy funkcję. Prawda? Funkcja to jest, możemy myśleć o funkcji jako o takim pudełeczku, że tu ma jeden otwór na argument i zwraca wartość. No i teraz to złożenie, to znaczy najpierw liczymy, wkładamy x, prawda, do pudełka z napisem f, ten x wypluwa nam wartość, znaczy to pudełko, z tego pudełka wyciągamy wartość f od x i następnie wkładamy tę wartość, jeżeli chcemy policzyć g od f od x, do pudełka z napisem g, prawda? I teraz to pudełko z kolei zwraca nam g od tego, co włożyliśmy, czyli g, a włożyliśmy f od x, czyli g od f od x. Tak, czyli to jest taki obrazek złożenia funkcji f i g, właśnie w tej kolejności. Najpierw f, potem g. No i oczywiście w drugą stronę, no to te pudełka są zamienione kolejnością. Dobrze, a teraz powiedzmy, że właśnie przy zastosowaniu tej reguły różniczkowania funkcji złożonej ważne jest rozpoznanie jednej funkcji jako złożenia pewnych innych funkcji. Tak? Czyli powiedzmy, że mamy funkcję h od x, która jest równa, no dobrze, powiedzmy, że sinus od co 1 plus cosinus x. No dobrze, i teraz chcielibyśmy zapisać tę naszą funkcję h jako złożenie innych funkcji.
Oczywiście tu od razu chcę uprzedzić, że to zadanie, jeżeli ma rozwiązanie, to na ogół ma bardzo wiele rozwiązań, nawet nieskończenie wiele. Na wiele sposobów można jedną funkcję zapisać jako złożenie innych funkcji. No dobrze, ale teraz popatrzmy. I teraz dobrze sobie wyobrazić, żeby te kolejne funkcje, których ta funkcja jest złożeniem, sobie rozpoznać, to pomyślmy, dobrze jest pomyśleć o tym, jak obliczamy wartość w jakimś punkcie. Tak? Co musimy zrobić, jakie kroki wykonać, aby obliczyć wartość funkcji h. No więc patrzymy na ten wzór, prawda? Czyli bierzemy x, aha, i co musimy zrobić? No musimy najpierw obliczyć cosinus x. No dobrze, więc to będzie nasz pierwszy krok, czyli to będzie nasza pierwsza funkcja, którą tutaj będziemy obliczać. Czyli no i nazwijmy ją jakoś, powiedzmy u od x. Czyli nasza pierwsza funkcja to jest u od x, to jest cosinus x. No dobrze, i potem, żeby obliczyć h, to co robimy dalej? To jak już mamy cosinus, no to dodajemy do niego 1 i liczymy sinus. Czyli powiedzmy funkcja w od x. No właśnie, czyli jeszcze potrzebujemy taką funkcję, która dodaje 1 do argumentu i liczy sinus. Czyli to będzie sinus od 1 plus x. Tak? I teraz nasze h od x, ojej, coś mi się tu zrobiło. O, nasze h od x to jest w od x, w, znaczy nie w od x, tylko w od u od x, czyli złożenie w i u, w od u od x, tak? Czyli nasza funkcja h jest złożeniem w i u. Teraz no, możemy to zrobić jeszcze, jakby podzielić, prawda, te fazy obliczenia wartości h, możemy jeszcze zrobić jeden krok pośredni, prawda? Widać, że tu jest po obliczeniu kosinusa, to jeszcze musieliśmy dodać 1. Aha, czyli możemy zmienić, a potem obliczyć sinus, czyli rozbić te obliczanie na trzy kroki, co będzie odpowiadało zapisaniu h jako złożeniu trzech funkcji. No pierwsza pozostanie funkcja u, powiedzmy następna to będzie, jakby ją nazwiemy, może uw, może nazwijmy p. P od x to będzie x plus 1, czyli najpierw jeszcze wydzielamy krok obliczenia wartości tego nawiasu, prawda? Czyli to jest p od x, to jest x plus 1. No i teraz już mamy to, co jest w nawiasie, no i jeszcze bierzemy sinus, czyli wp, no i ta ostatnia funkcja, może ją nazwijmy r, r od x, to jest po prostu sinus x. Tak? I teraz naszą funkcję h od x możemy też zapisać jako złożenie trzech funkcji. Czyli tak, najpierw liczymy cosinus x, czyli najpierw liczymy u od x. Jak już mamy ten cosinus x, to dodajemy do niego 1, czyli liczymy p od cosinus x, czyli p od u od x. I jak już mamy 1 plus cosinus x, to jeszcze liczymy sinus tego, czyli liczymy r od 1 plus cosinus x, czyli r od p od u od x, czyli to jest r od, tak? Czyli ta nasza funkcja h może być zapisana jako złożenie funkcji u i funkcji w, albo jako złożenie funkcji u, funkcji p i funkcji r. Czyli widać na różne sposoby to. Moglibyśmy jeszcze nawet zrobić inaczej, prawda, żeby to dodanie jedynki dodać do obliczania funkcji u. Czyli powiedzmy, moglibyśmy też napisać jakaś taka nasza funkcja, jak to ją nazwać, p, UP, może U z kreseczką od X, to by było cosinus X plus 1, czyli w jednym kroku obliczenie całego tego nawiasu i wtedy, jak już mamy ten nawias, to potem jeszcze musimy obliczyć sinus X, tak? Czyli jeszcze raz, czyli H od X by było R od U z falką od X, R od U z falką od x. Czyli na wiele sposobów możemy daną funkcję zapisać jako złożenie innych funkcji. No, czasem
prawda? Można funkcję, która na pozór nie jest złożeniem, można zapisać jako złożenie. No jeżeli powiedzmy mamy taką funkcję f od x, taki wielomian x kwadrat plus 2x plus 1. No i teraz, czy ta funkcja jest złożeniem, prawda? Czy ona jest złożeniem jakiejś funkcji? No i jeżeli na przykład napiszemy, że to jest x plus 1 do kwadratu, no to widać, tak, że ta funkcja jest złożeniem jakich funkcji? No, ponownie, te kroki, te funkcje składane, te prostsze, to są jakby kolejne kroki obliczania. Czyli najpierw liczymy to, co jest w nawiasie x plus 1, czyli to będzie nasze u od x tym razem, czyli u od x to jest x plus 1. No i potem, jak już mamy ten nawias, to musimy podnieść do kwadratu, czyli następna funkcja, powiedzmy, czyli to jest k od x, może k od x, to jest x kwadrat. Tak? I wtedy nasza funkcja f od x to jest k od u od x. Może warto jeszcze na koniec taką inną notację, prawda? Czyli to można napisać, że to jest k złożone, i to złożenie się oznacza takim kółeczkiem, to nie jest znak mnożenia, tylko takie grubsze, trochę takie malutkie kółeczko, k od u od x, tak? Czyli to jest złożenie funkcji k z funkcją u, no w tej właśnie kolejności, czy też może należałoby przyznać złożenie funkcji u z funkcją k. Najpierw u, potem